Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie pogramy trochę w Ragnaros. Ragnaros Assassinos. Tak więc nic tam tu innego nie pozostaje. Jak jeszcze może byśmy walnęli sobie tego? Spróbować? Spróbujemy jeszcze to, powalczymy sobie z tymi ludziami, znaczy potworami. Witam was tą niedzielkę. Luźną niedzielkę. Jeszcze wolną. Jest to ostatnie podrywy do streamowania codziennie. Jeszcze zostało nam 2 dni, 3 dni, 3 dni, 3 dni, tak? Do środy, nie? Środa jest ostatni dzień maja. Tak, do środy ostatnie jeszcze 3 dni, 4 dni streamowania codziennego i od 1 czerwca zaczynamy już streamować według harmonogramu, który widnieje już na dole w informacjach, czy u mnie na kanale w informacjach. Cześć Master Yoda, witam Ciebie bardzo serdecznie. Elo, elo, jak tam weekend? Jak tam praktycznie, jak weekend i jak tam końcóweczka weekendu? Spełniony, niespełniony? Wypoczęty? Kurde, mało mam tych. Kał. I czy to będą grupa wilków, czy to będzie ten niedźwiedź, kuźwa? Grupa wilków to będzie chyba, jak ta chatka będzie, to chyba taka grupa wilków będzie dwupoziomowa walka będzie. Będzie i daszek, i będzie, zaraz zobaczycie, o jest arenę już widać, nie? A my tak łatwo pali. O, tu są, o widzicie, już jeden tam stoi, tylko niestety nie można w nich strzelać. Wyszarza się. O, i tam jest jeden. I tu trzech będzie. Jak mnie pamięć nie myli. Cześć, Marcinoszka. Kurna. Nie tego dużego, tego małego najpierw. To mało mam. Nauczyłem, żeby właśnie lepiej walić podwójnym ciosem, znaczy mocniejszym ciosem. Kurna. Ale wiele lepiej mi idzie niż poprzednio. Mam lepsze obrażenia, odporność lepszą. Nasz kurwa czekał aż. On się kurwa. Dobra, jeden padnięty. Headshot, szmato.
On też malutki. Dobrze to, że nie widać. Masz zatrucie. O, dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj. Dawaj go. Kurde, przeżył. Ci. Dobra. Polecimy to, kurde. Kurde, nie wiem, co? Ty, no ale jakim prawem? A, bo... A, poszło! Trupojady. Poszło, pięknie. No, powiem wam, że kurna, o wiele łatwiej jest już OP bardzo, nie? Już byłem, jak tu byłem pierwszy raz, to mnie tu kurde pojechali jak głupi, nie? Dobra, pozbieramy jeszcze, czy coś zostało. O jeny, ale ulga. To wtedy może tego kurna typa, co on tam nas dziabał mocno, bo jest też taki gościu jeden. Jeszcze taki jeden mocny przeciwnik też był. O kuźwa, ledwo robiłem, nie? Znaczy nie robiłem go, kuźwa mnie tam dwoma strzami dziabał. Więc to akurat może się uda w końcu to ogarnąć teraz już, jak jestem OP. A, i sprawdziłem, że nie 250 poziom jest maksymalny, a 280 poziom jest maksymalny. Więc jeszcze, jeszcze daleko do wymaksowania. Dobra, Master Yoda do wcipasa wybrał. Polecimy. Rozczarowanie. Mówił ci ktoś, że jesteś piękna? Nie, ty będziesz pierwszy. Nie będę. Dobre. A, my to level zrobiliśmy teraz, tak? Jak tam wasze dzionki, moi drodzy? Czekajcie, myśmy szli w tą stronę, czy w tą stronę? W tę, czy w tę? Tu chyba jeszcze się próbowaliśmy dobić, tak? Obrażenia wręcz i żyćko. Dotrzyj do kluczej przystani, wyzwanie od bogów. Nie, na razie to mi się... A, no tak, bo podbiliśmy level przecież, tak. To mi teraz nowe levele się pojawiają. To dzisiaj może porobimy, jak nie dzisiaj, to może następnego razu, nie? Mówię, bo to już jest ostatnia taka niedziela, gdzie mogę sobie grać, takie mogę sobie byle co włączyć, ale no, bo od przyszłego tygodnia, mówię, od przyszłego tygodnia już ciśniemy normalnie. W niedzielki będą nowe gry, nie? Tak naprawdę. Poniedziałki serię, jak będziemy przebyć, czyli Tomb Raidery. W poniedziałki będą Tomb Raidery, w środy będą wyścigi. W piątki retro, czyli jakieś gry na PS1, PS2, Xbox Classic, te sprawy. No, tak więc mniej więcej tak to wygląda, moi drodzy. No i jakaś sobota, niedziela właśnie jakiś stream z takich właśnie ludzkich, takich nowszych gier, nie? No ma, jesteśmy tu, sklep jest, to sobie od razu w sklepie obcykamy. Ja dziś długi spacer z psem, 12 km. O, to fajnie. To pewnie mu piesek kurde padł, nie? W sensie, że no na śpiochanie go wzięło.
Nas jakby Dominik tyle przebiegał, syn, nie? W sensie, to kurna poszedłby spać szybko. Tak naprawdę myślę, kolacja i spać, nie? Albo nawet przysnął przy trakcie jedzenia. Często tak miał. O, jaka This could bieda, come ty in nie ma very tych handy. droższych rzeczy. Jaki ziomek, to może jakieś fajne runy będzie. Uuu, to jest dobre. Do pancerza i blok. To You sobie look biorę. so strong I w and końcu mogę te powerful. drzewa kupić, bo This kurna would look pamiętam, very że fetching. ja sobie kupiłem, one You mi nie clearly przyszły, have an bo mi eye się gra for these zresetowała. things. Co to, Moonlight Greatsword? O, jakieś nowe twarze. Tors, plecy, tors, plecy, ramiona. Patrz, tylko biorę na twarze, bo to jedyne co widać. Nawet już większość chyba robiłem, tak. Nawet nie I wiem, hope co to tu see you sprzedawać again. mogę, nie? Dlaczego nie? I have to go. See. Dobra. Gdzie jestem? Tam masz, dobra. Be my eyes, Sunan. W ogóle chciałem sprawdzić, jak dodatki w ogóle do tego, nie, wyglądają. Dodatki do Assassin's Creed. Tego. Kurna, wiecie, że jest przesrane? Że chyba dodatek chyba 100 ileś złotych kosztuje? Jeszcze trzeba kupić tego, jeszcze trzeba kupić. Jak to się nazywa? Jeszcze trzeba kupić. Jeszcze trzeba kupić tego. Jeszcze trzeba kupić Season Passa. Przerąbane, nie? Bo tak, w Season Passie masz inne dodatki, niż na przykład dodatki te, które są. Jeżeli nie podpalę tych. These soldiers always leave a bleeding mess. Are you the alewife here? You are not welcome here. I've had enough trouble with Danes today. I'm not here to cause trouble. I'm looking for my brother, a large Norseman. It was him what caused the ruckus. Him and that other one were here, talking to Thane Giedrich. Then Lady Edwin's soldiers swept in. A fight broke out. Your brother and the tanned fella got away. The soldiers nabbed Giedrich, though. I was sorry to see that. He's well liked in these parts. Which way did my brother go? What's it worth to you to find out? I'm asking a simple question. Look, Dane, you start a scene or a scuffle, and I'll scream for soldiers. You seem to respect this man, Giedrich. If he was talking to my brother, it's because he wants what's best for this Shire. Maybe you're a woman who also wants a Xenofort Shire to be free and to decide its own fate. A woman who'll stand up for her village. Won't be Cześć Patryk, crushed under the siemanko. boot of oppression. I hope I am. Such a woman would help me find Giedrich's friends. You're right, you are. Your brother and his friend jumped through that window there and scampered off towards the river. It's a good bet they hid in one of them fish houses. No one is water. Who's on their way? I swear there. Sigurd and Basim headed south. They wouldn't go far. I'll check along the river. South. Matrix. To co, tam będą pewnie, co? O, jak myślałem.
Już Patryk czytam dowcip, poczekaj. Już. Zabawa. Heniek, zobacz, Zośka idzie. Chodź, krzykniemy dla zabawy, że jest kurwą. Sam se krzycz, to moja, to twoja żona. Wait, stop. Alan, wasahlan, Eivor. We could have caught you to bloody giblets, Wolfgist. Why so unnerved, brother? It's not like you. Half the soldiers of the Shire are hunting us. You must have noticed. Is that why you haven't come home? You're playing hide and fetch with the Mercian soldiers. Your brother's a busy man, Eivor. Weighed down by pressing duties. Yeah, this is not right. No, no to git. It's good to see you again, Basim. Even if you haven't kept my brother trained on the task at hand. It's not my place to lead your brother about like a bridled mare. Now there's an idea. Brother, we should be forging alliances. Send this man back to his warren before he leads you astray. Eivor, gods above, I'm grateful you've joined us. We have made strides towards an alliance, in fact. A local thane called Giedritz has pledged an oath to me. I've heard of him. The alewife also mentioned a Lady Edwin who commands the soldiers. Why not ally with her? Lady Edwin's husband was the Shire's elderman, until Gudrun's army ended his life. Now she's taking up her husband's fight, with a promise of aid from King Alfred of Wessex. Edwin vows revenge on the Danes who stole her husband and her livelihood. From what we know, Alfred is a fearsome king. If Edwin can win his full support, this Shire is lost to Wessex. So to fight her, you've pledged your sword to a minor thane who likely commands a gang of farmers and fishermen. Have faith, Eivor. A few hundred Saxons armed with hayforks and billhooks can be terrifying. Gods! All men and women, noble or peasant, have within them the seeds of something greater. This is true. Sometimes greater than the average mind can fathom. Well, Edwin has Giedrich in shackles now. All your plotting has turned to ash. Not if we act soon. She dragged her prisoners to the Longhouse. With you here, we can mount the surprise strike. If Giedrich is our best chance for an alliance, let's see it done. W ogóle się Eivor zrobił taki kuźwa. Mówię, on się robi kuwa takim wrażenie badafakiem, nie? Tak jest najprzedniego. To dobra, zróbmy to, nie? No to bez sensu trochę, kuźwa, no bo to ja nie chcę być kuźwa przywódcą, bo teraz tak się zachowuje, tak jak on był kurna. Zajebiściakiem, nie? Sigurd, has Basim talked you into something of little reward? Eivor, have you lost hope in my warcraft? I no hear Basim's wisdom, but he follows my lead. He has the look of one who trusts none but himself. Be. No to on się teraz na Basima tak kuźwa. Our bond has the iron heft of a war axe. Do not let Basim and his prophecies of good fortune sway you from our simple goal. Tak trochę z dupy powiem teraz, co się kuźwa on zachowuje. Co on się taki nagle zrobił, kurna? Mądrzejszy od brata. Teraz wyjdzie na to, że naprawdę będzie się kuźwa stanie przeciwko niemu, nie? A to nie o to chodzi, kurna. Nie tak gram tą postacią, żeby ona teraz była taka zarozumiała. I tak chojraczyła. No to nie o to tutaj chodzi. A gdzie oni są w ogóle? A, fajnie, że oni się w ogóle... Thank you.
Jak się pojawią? Dobra. Tak jak w Dune było. Kurna, wywalił połowę oddziału swojego przyjaciela, bo nie wiem, że tam przyjaciel jest i potem, a dobra, dobra, to mała ta, mała, zły incydent. Kill this sweaty fishwife. Stay your blades. This traitor Giedrich will face trial, as will all the treasonous thanes of this shire. You're the traitor, Edwin, calling on Alfred of Wessex begging for his army. Clap your mead hole, Giedrich, lapdog of the Danes. You'll sell us out to Wessex, and that poxy-ass bastard Alfred, we won't have it. Lady, there's no need for slaughter. We all want peace for Xenofordshire. Can we find some agreement? You heathenish fork-tongued Dane. Foul-smelling heap, I shit on you all. Okay. Lady, choose your next words with care. For you see before you the future master of all England, Sigurd, of the Hungry Raven Clan. Lay down your arms, free my friend here, and kiss my lordly feet. You will not get a second chance. Sigurd, are you cracked? And you can kiss my rosy red ass, wayface. I've done with this offal. I leave them to you. Flay them alive and tan their flesh for saddles. What have they done to you? What kind of mess did you get yourself into? Over here! Oh, I can satisfy this bastard! Damn you! Which way? Watch for my lead! Damn it to hell! The happy escaped. Już to był sekret, o właśnie. Mam nadzieję, że będę mógł tutaj dalej kontynuować tę zabawę. Już mówiłem, nie? A to o Dune mówiłem, dobra, nieważne. I was desperate to fight. You should have freed me. Giedrich, this is Eivor, my stone-armed sibling. Well met. That was your plan, Sigurd. To charm the lady with your vague hope of kingship. Prophecy, Eivor. Not hope. No time to squabble. Edwin's taken most of the Shire's thanes. She has her way. They'll be dead by supper. Tend your wounds, Giedrich. We'll free your friends. And what of the holy woman, Fulke? You promised us a meeting with her. I did, aye. But it's a fair mystery why you'd want to talk with... Where is she? Thane Holt will know. Fulke lives on his lands, but he'll be dead with the rest if you don't stop the trial. Tell us where, and we'll go now. Their lives depend on the speed of your tongue. Southwest of here, halfway to Oxenaforda, at the Leech Vila garrison. Basim, Eivor, to horse! Not anymore. Ja muszę jeszcze się tutaj dostać do... No to takie małe. A tam coś jeszcze jest, co tam jest. A, bo tam jest ten. Nie. Off again, Eivor. You and I, with blades drawn and hearts ablaze. Who is this Fulke that Basim spoke of? An ally, Eivor. A most important ally. A holy woman betrayed in prophecy. Fajnie, że oni nadążają za mną, nie? Pff. Mieliło być do koni i co? A most important ally. A holy woman betrayed in prophecies and secret knowledge. That is not the sort of alliance we're looking for, Sigurd. No, it's even better. You cannot imagine what discoveries await. I'm speaking strangely, brother.
Because I'm alive, Eivor. My heart's alight with the fuel of battle fire. No właśnie, coś mu się kurwa z tym Sigurdem coś porpierdzieliło. Remember our hunt beyond the northern way? Our first big kill was a 10-point deer. We brought it down together. The arrows from our bows like darts of ice. With sharpened shin bones for skinning the beast. You on the right, me on the left, we leapt and struck. We crashed to the ground like a felled tree. Then the bloody struggle. Damn animal bit my hand. Never knew a buck could bite so hard. But I pierced its throat, spilling its blood into the drifts. That put an end to him. A właśnie, szukałem dodatków, nie? Do tego, do Walhali. Jak zobaczyłem ich ceny, nie? To się za głowę złapałem, nie? Kurwa, za dodatki cenią się więcej niż za... Więcej chcą za dodatki, kuźwa, niż za samą grę, nie? To jest najciekawsze. $170 chyba, czy 120 zł kosztuje? Już płyta z Valhalla Ragnarok jest tańsza, nie? Chyba 50 zł, czy 70 zł. A już nie będę, mówię, nie będę kuźwa dwa razy płacił za grę. Że kody można jakieś zdobyć, wiecie, nie? They are about to execute the prisoners. These subjects of the Lady Eadwin have betrayed their oaths to the Shire. Not true. Silence. They stand accused and are guilty of spreading calumny against our state. Lady Eadwin is behind this chantry. Let's see. Kurna, rękę, ręce w głowę. Jakieś złoci sobie. No, Game Pass, czy ten Season Pass, tylko zajmuje dwa dodatki, jakieś mniejsze, nie? Po dwa mniejsze dodatki dostajesz. Nie dostajesz tych większych, nie? O kurno. Do Season Passa jeszcze daleko. Tu jeszcze nie strzela. Tam jeszcze. For the Shire. No, to jest tak, to gdzieś taka cena by była z tego, nie?
ci wszyscy kuźwa robią dużo krzywdy, ty. Cucę cały czas, nie? A ci kuźwa nie... No, w końcu. Już coś jeszcze? Wszyscy chyba. Coś tu mamy. Czekajcie na mapę, zobaczymy. No nie. Tutaj, tak? Jest coś. Więc to tak, no 70 zł może... Game Pass może jo. Ale nie, no mówię tutaj o czymś więcej, nie? Mnie to tam właśnie chciałbym te dodatki, te większe takie mnie interesują, ale te... Większe dodatki to chyba posrane, czy 140 zł chyba kosztują, nie? Takie coś to ja nie chcę, nie? No to już przesada jest, nie? Chyba droższe od gry. Droższe od podstawki. No, dobi. Jeden. Drugi. Oh. Pewnie po przejściu gry sobie dokupię kiedyś tam te DLC-ki, nie? No za życie pewnie wyjdzie Game of the Year Edition. Nie może wtedy, nie? Będzie bedo wszystkie. A to już będzie za późno dla mnie, nie? Już pewnie znając mnie, to już pewnie opiernicze wszystko, nie? Co dostaliśmy? Dobrze. Że Vegetafan został pomszczony. O, 100 expa. Nic tylko, 100 expa, ale bieda. W ogóle jestem już praktycznie wymaksowany, zobaczcie mój ekwipunek, nie? Za kuźwa skóry, które dałem, dostałem te złote gówno, nie? Mam, zobaczcie, jeszcze tylko dwa itemy do zaupgrade'owania, mam te... czekajcie, potrzebuję jeszcze tego o... No, ten kurde, ten taki coś. Nie, żeby zaupgrade'ować to takie złote, to mam tego chyba jeden mam chyba? O, mam jedno, nie? Jeszcze potrzebuję 5, żeby to zrobić, nie? Bo tutaj potrzeba 3 i tu potrzeba 3, nie? Tak już mam, będę miał wszystko na maksa zrobione. No. Mam z nim porozmawiać coś? O. Bless you all. Thanks to you I live to pay Lady Edwin back in by am Thane Holt. Does Giedrich live? He is safe in Buckingham. Good, Thane. We are at your side in this fight, to keep this land in the hands of those who love Mercia, be they Saxon or Dane. God in heaven knows I'd sooner see a Dane married to my daughter than sell a man of Wessex one of my pigs. Giedrich is behind you, then I am too. We're told you know the holy woman Fulke. Where is she now? Can we not fixate on this cipher Fulke? Edwin is our focus. Fulke holds a secret that may turn the tide of this fight. Without her, I cannot achieve my full purpose here. The madwoman Fulke. You see, brother, your mysterious Fulke has a mind in disarray. Matter no, I want to speak with her.
Understand this. Fulke is a heretic, a sower of poisoned knowledge, and an enemy of the church. She claims to have seen him, spoken with God himself. O, dobra, fajnie, Kajko. No ja nie jakoś nie przeszedłem tego Ghost Warriora, jakoś mi pierwsza misja nie odpadła w ogóle. Rozwalałem, nie potrafiłem, nie skumałem jej trochę i ciężko było mi ją przejść. Klimat jest, ale jakoś nie za bardzo. An old harbor on the Great Ouse. Meet us there. We Thanes will raise a fyrd and join with you to take down Edwin, whatever it takes. Bring this news to Giedrich. And tell him we'll be ready when he calls. W tym pokoju, kurna. Every man will be needed. Lecimy w takim razie dalej. Ale no mi tutaj akurat... Jakieś przykucenie, kuźwa, tak? A. W ogóle zauważyłem, że jak się skacze z wysokości, to można fajnie snajpić z łuku, nie? Beka jest. Skacze i spowolnie, jak zrobić tą umiejętność, gdzie strzelamy serią, to naprawdę takie fajnie to leci. Dwie wióra! Ja nie potrąciłem jej. No to już mówię, większość mamy zrobione, więc tutaj tak naprawdę tylko zostaje nam tylko i wyłącznie robienie głównych zadań, nie? Nic więcej. Więc o tyle dobrze, nie? Tak naprawdę będziemy teraz raszować. Buckingham, a gdzie jest ten sławny zamek? Pałac Buckingham. Cześć Sylwester, siemandero. No coś tam broi młody był już. She's oil jars, spring old arrows, fodder in the like. Take what's useful and burn the rest. No, Sylwester, jak tam? Giedrich. Eivor, do the Thanes live? Every single one. They've set out to raise a fear of fighting men. They all stand with you, Giedrich. We'll need every pike and poker we have to take down Edwin. And you, and your brother, are you still with me? I like your bluntness, Giedrich. My axe is yours. My brother's too. Edwin's plopped her haunches down in her castle now. Cześć, Dark. She has men and supplies coming. Curse her eyes. Where is your brother and the odd fellow? They continue their search for the woman Fulke. He seems to think she will help us chase Edwin to an early grave. But I do not understand how. Tak, no starczą teraz do parowania, wiesz, bo to jest czasami pomaga przy tych walkach z tymi mocnymi templariuszami, tymi co w hełmach są, nie? Zostało ich tam tylko dwóch, nie? Czy trzech do zabicia, a naprawdę dużo daje. I spowolnienie, i tarcza naprawdę potrafi zrzucenie ich im tej tarczy czy coś takiego, nie? Tej obrony takie też dużo daje. We stole some of her supplies here. If you find any other stores like this, destroy them. That I can do. When you're ready for war, you'll find me at a camp near Kinabella Castle. Przyjęto kilka zadań. Gdzie mój horse? Where is my horse? My horse is amazing. Co, dwa levele dostałem? Ja. Srebrny pierścień, okej. Okay. A co my tu dostaliśmy? Parę zadań, tak? Najpierw tak, kumiejki. 221, jeszcze 60 poziomów nam dostało. Do wymaksowania.
Agresywne parowanie, dobrze. Okay, equipment. Żadnej broni nie dostaliśmy. Zadania. Pielgrzymka do... O, rozdział drugi, patrzcie. W oparciu o Santa Albas przybywa Fulka. Odzyskaj z... porozmawiaj z nim. Osłab kontrolę Edwina nad Oxenfurt, nad Oxenfurtem. Robimy tego Oxenfurta. O, takie coś widzę nawet, fajnie wiedzieć. Ale gdzie to jest w takim razie? A tam po całym składzie, po całym lokum latać, czy jak? Czekajcie. Zapindalać po całej lokalizacji? Poczekajcie, 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 bo teraz... Osłab kontrolę Edwina na Oxenfordshire. Oxenfordshire to jest całość. To jak ja mam to zrobić? Że niby może całe te lokacje mam zwiedzić? Czy tylko kwestie jakichś tam właśnie pojedynczych rzeczy? Bo teraz tu powiem wam szczerze, że już zgłupiałem lekko. Czy muszę wszystko zrobić, czy ja mogę tylko część? A tarcza fajna jest jeszcze, a bo ta tarcza jeszcze mam dlatego, że ta tarcza jak jest ona, jak sparuje, to jeszcze zapala się, nie? Że moja broń się rozpala, więc też jest zajebista umiejętność. Nie wiem, czy ja mam to zrobić w ten sposób, czy to jakoś inaczej się robi. Szczerze wam powiem, nie wiem. Używałem też ciężkiej broni, ale stwierdziłem, że... No właśnie, zakalizuj obszar. Ja, o, i zaparowałem i mam konar zapłonął. Takie pierdzielnięcie marzę. Jestem bardzo OP, nie? Tyle ci powiem. No co ja zrobię, jak ja cały czas, wiesz, wbijam tam te poziomy, kurna, jak kupi. Czyszczę plansze jedna po drugiej. To i się nazbiera. W leveli. Coś jest? Jest. Zajebiste.
Proszę bardzo. I porobione. Szybko, zwięźle. Ta umiejętność jest po prostu killerska, nie? Ale co niby, że okolice starego portu, nie rozumiem, o co chodzi. Jezu, Sigurd, ty, ja nie chcę do Sigurda dojść, ty. Zaszedłem do Sigurda, ty, ale jaja. Ty, no, ale jak mam tutaj osłabić kontrolę Edwin on Oxfordshire? Gdzie są, kuźwa, te to? Bo to bez sensu, żeby tak... Czekajcie. Weak Oxfordshire Edwin. How I weaken. Czy gdzieś jest mapka tych przedmiotów? Kurwa, to bez sensu. Weekend. Hello everyone. Pokaż mi tutaj lokalizację. Today we'll be going over where to find the spots to attack. YouTube kuźwa na tym się tak tnie. Gdzie jest pierwsza lokacja? To nie jest to chyba. Nie, to jest inny quest. Kurna, no bo to bez sensu, ja mi się nie wyświetla, co ja mam tu zrobić, nie? Teraz już mi ten, nie? Teraz to ja narzekam na to, że mi się nie wyświetla, ale... Nie, no to bez sensu, to ja muszę się cofnąć. Ja muszę zrobić to po... What I've learned about Fulke, she's not shy about sharing her esoterica. No to ja muszę się ogarnąć z tymi poboczniakami. Czekajcie, pójdziemy tu, zobaczymy. Czy tutaj coś będzie? Wiem, że to będzie na tym półwyspie, co? Na tym rejonie, żeby nie musiał zapindać potem po całej tej. Dawaj, lećmy, zobaczmy, co jest. A, tutaj, do tego Ern. To jest cały czas... O nie, to już jest inna lokacja. To idziemy tu. Potem gdzieś... Tu dajmy na to, nie? To już jest druga lokacja, to jest inne... Inna miejscówka, to odhaczę. To nie jest mój cel. No widzicie? Tak właśnie działa. Cześć, polski Rudolf. A tych warto zabijać, bo oni dają czasami jakieś fajne itemki, nie? Zdropią z nich. Jakieś tam skarby czy coś takiego i to jest czasami dobre. Idźmy dalej. Teraz tu niby, ta? Nie, przelecę całą, tak daleko jesteś w fabule. Nie wiem, wiesz co, bo mam, powiem ci tak. Przejąłem już, tak naprawdę jest nasza baza. Przejąłem to. Ledes Kerselshire. Gransbind Bindinshire. A teraz Oxenfurshire. Cześć, Zoro.
Więc nie wiem, czy daleko jestem w fabule. Na razie szukam w ogóle miejsca, gdzie jest jakaś, wiesz... Muszę znaleźć jakieś, kurde, supplies'y. Suple. Typa, ale kurna nie mogę się... Dobra, pójdźmy teraz tu. Przejdźmy potem tu. No, dobra, poczekajcie, bo chyba się młody zesrał. Moment. Dobra, już jestem. Ja przeszedłem i nie zawiedziesz się zakończeniem. Spoko, luzik. To dobrze. Generalnie wiesz, no ja na streamie próbuję robić główny wątek. A na prywatnie, że tak powiem, offline to sobie tam w wolnym chwilach robię takie zadanka, jak wiesz, tam czyszczenie mapy, coś takiego, nie? I dzisiaj wyczyściłem jedną mapę, a dzisiaj będziemy czyścić drugą mapę. Czemu to jest na zielono? Ta dwójka, żebym tam miał ten quest? Nie, 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 wsiądź. Gdzie jesteś? A, żeś się uchował. To co dropnął? Coś ciekawego? Nope. I leczy. Ja nie wiem, ile mi tam do końca zostało, nie? To jest najbardziej... Największa bolączka tego wszystkiego. Dobra, to co, tak naprawdę zostaje nam to.
Gdzieś tu. Ewentualnie. Gorąco, kurna. O, jest tutaj, dobra. O, teksturki się wczytały, widzicie? Rozwala mnie to w tej części. Jeszcze tyle zostało, kurczę. Gdzie? A tu jest. O tym wam właśnie mówiłem, widzicie? Parowanko i bum, nara. Porobione. Wszystko czy coś jeszcze jest? A, czyli jedno żeśmy... A, wierzchowiec niedostępny jeszcze. To nie będzie, tutaj ktoś jeszcze jest? Nie, no, wszystko, tak? Jo, wsio. O, to lecimy dalej. Trzeba po prostu było przy wszystkich tych większych miastach. A co mi się tu paliło? Rumuńska strona. Dobra, nic jeszcze. Nic nie ma, ewentualnie możemy pojechać tu i tu na górę. No głupie takie bieganie, szukanie tego, nie? No ale co, no. Przyzwyczaiłem się do tego, że Assassin's Creed łapie wszystko, wiecie, za rączkę cię prowadzi, nie? A tu nagle, kurwa, szukaj, nie? Nagle próbując grę zrobić taką, w której trzeba myśleć. Dobra, lecimy teraz do góry. No, co zrobisz? Nic nie zrobisz. Z tym się żyje i z tym się nie dyskutuje. Co jest tutaj? Sam jakiś quest się jeszcze ostał? Nie ma nic. Ewentualnie można by zobaczyć tu. Ewentualnie tu. I może tu. Wow, wow, wow. Na nic tu po mnie, lecimy dalej. Yeah!
grałeś w inną odsłonę Assassin's Creed'a. Jedynkę obejrzałem, bo nie dało rady w to grać. Dwójkę Revelation Brotherhood zrobiłem, trójki ja mnie nudzi, czwórki nie mój klimat, Unity olałem. I potem w nic nie grałem tak naprawdę z pozostałych części. Potem został tylko ta. I później ewentualnie... I teraz to, nie? Valhalla, no bo... podoba mi się klimat, nie? Generalnie. Aha, to chyba nic nie ma, nie? Też jest czysto. Teraz po tu trójkę lecimy. No a Odyseję może kiedyś jeszcze odpalę, nie? Bo też dużo ludzi mówi, że Odyseja jest fajna, aczkolwiek chyba... Odyseja czy nie? Origins. Odyseja, Origins, nigdy nie pamiętam co po pierwsze. Że ponoć nic do fabuły nie wprowadza i w ogóle nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o świat rzeczywisty, nie? Ten, nie? Zresztą już sam nie wiem co tutaj jest rzeczywistego, a co nie, bo... Origins, Odyssey, a czyli te egipskie, tak mówisz? Egipskie czy rzymskie? Dobra, nieważne. Czy greckie? Co dalej? Nic nie ma. Nie wiem, że będę musiał jeszcze zapindalić po całych tych. Czekajcie, bo to jest to. Jeszcze zróbmy rundkę tu. Mam nadzieję, że nie będę musiał pod rzekę ponapierdzielać. Origins to Egipt, a Odyssey Grecja. O właśnie. O. Wtedy to tam. Nie, wiesz co, ja nie wiem jeszcze dokładnie, jak to ogarnąć sobie. Na razie to mnie pozytywnie zaskoczyło. I to na plusik. Więc to akurat spoko. Fajnie mi się w to grywa. Nie jest to The Assassin, nie? Ten taki typowo asasynowy asasyn. Jest to taki, wiesz... próbujący być, nie wiem, Wiedźmin wannabe albo coś takiego. Zresztą też trochę asasynowy. Trochę mało tych killów jest skrytobójczych. Ale generalnie powiem ci, że... mi podpasowała ta forma, nie? Zacznę szukać polskiej wersji. Krok po kroku. Step by step będzie powinno być po angielsku. Mirage nie będę miał zamiaru zagrać. Raczej, gdyż ponieważ na razie nie. Mam dużo zaległości. Poczekam aż stanie jak Valhalla, nie? Jak będzie za 50-70 zł, to wtedy kupię. Tak jak Valhalla. O, tylko że to jest kurwa koniec. Jesteśmy... Poczekajcie, może będzie napisane po prostu w necie. Tylko nie będę teraz kurwa pieprzonej chroma używaj, dawaj mi tutaj. Operę, ta chociaż się nie przycina przy gówno YouTubie. Valhalla. Krok po kroku. Jak osłabić kontrolę? O, i tu mamy napisane już kurna wszystko. 1, 2. Aha, trójka jest gdzieś tu. Tu jest trójka. Kuźwa, aż tu? Oxenfurt jeszcze. Przed Oxenfurtem, gdzieś tu. No dobra, to lecimy. No bym się kuźwa nabiegał, słuchajcie. A więc wiesz, no ja tam akurat wielkim fanem asasynów nie jestem. Jestem, już się fabularnie zgubiłem. Nie wiedziałem, nie, fajnie było te... Ezio. Tam jest, patrzcie. Tego nie pokazywali tutaj.
Fajna była ta trylogia Ezio. Spread out around to the side of them, lads. Stay on your toes, or we'll be on the gibbet. You there? Why are you crawling about? A patrol of Edwin's men is coming this way. We're gonna jump them. Kogo? Ty chcesz zjumpować, chłopie? Steady, boys. Lambs to the sun. Proszę was. Caught him by the balls, we did. Well done, Wayfarer. Couldn't have done it without you. A to też się wliczało chyba, co? Kto? Już tu nie muszę z wami gadać, tak? Bo się. Ja, dobra. Co jeszcze mówiłem? No, że generalnie powiem wam, że chodzi o tę część, to mi się bardzo spodobała. Fajnie, cieszę się, że odskoczyli trochę od tej formuły typowo asasynowej. Niektórym może to nie pasować, mi przypasowało, ja byłem już trochę zmęczony tą formułą. Jak zresztą pewnie każdy, albo większość z was. Też właśnie fajnie, że oni to odświeżyli, albo dali coś nowego. Dla was może nie, no bo wiadomo, Origins i Odyseja, nie? To też ponoć to samo, tylko klimatem się różni. A pod wieżą, dobra. Dlatego to wiecie, mi to tam akurat pasuje na tyle, że no już nie muszę tego, wiecie. Właśnie zabiłem swego kunia. Ratowałem cię od spalenia się, młokoś. Co mam tu zrobić? Muszę coś tutaj zniszczyć. Jeszcze bym wiedział, co mam tu zniszczyć. A, dobra, to po prostu miałem rozwalić ten cały pseudo garnizon, tak? Jak ja go zabiję, to dostanę. Nie, nic już nie dostanę raczej. Teraz lecimy do tego 2 km. Ja pierdyle. Południa, grałeś w Castlevanii? Oczywiście, że grałem w Castlevanii. Symfonię nocy zrobiliśmy jakiś czas temu. Jeżeli o to chodzi. Nie znam tych starych, czy tych starszych próbowałem grać w tych Castlevania Chronicles, ale to jest kuźwa już za bardzo toporne dla mnie. Więc wola jest Symfonię Nocy. Za bardzo nie było questa z tymi dzieciakami, co koleś niby brat był rybą. Lords of Shadow. Lords of Shadow próbowałem jedynkę i w dwójkę trochę chyba grałem. Ten taki godowłorowaty.
Ale generalnie nie jestem jakiś tam, wiesz, wielkim miłośnikiem Castlevanii. Lubię tę serię, ale mówię, no bardziej mi się podoba ta wersja, ta właśnie... Symfonia Nocy, przepraszam. To dlatego, że ja ją znam po prostu jako pierwsza, z którą przeszedłem kiedykolwiek Castlevanię. I teraz wszystkie Castlevanie porównuję do tej akurat, nie? Więc jak gram w te stare wersje Castlevania 1, 2, 3, tam czy co tam jeszcze było, to dla mnie to są za bardzo archaiczne, nie? Już nie mogę w to giercować, nie? A Lords of Shadow to spoko, bo jedynka to była taka platformówka z boku, nie? A dwójka była już takim hack and slashem jakby zrobionym, nie? I to mi się podobało, to było ciekawe, bardzo fajnie mi się to ogarniało, nie? Ale też nie przeszedłem, zatrzymałem się na którymś tam momencie. Ale nie pamiętam konkretnie, co to było. Na jakim momencie się na wodzie, woda była jakaś, chyba krzaki czy coś takiego, i nie pamiętam, co to było. Musiałbym znaleźć starego save'a, którego już prawdopodobnie nie mam, to dla mnie to już nic nie... Nic mnie to nie robi. O, jedzonko. What do you see? Jeszcze nic nie ma, niby tutaj coś ma być. 200 metrów to daleko jeszcze. O! Tam jest. No, Master Yoda, kawalarz. Dobra, przed akcją czytamy kawał. Kto doszedł? Pani pyta pod koniec lekcji. Czy po tym, jak sprawdziłam listę obecności, ktoś jeszcze doszedł? Ja się podnosi rękę. Ja, dwa razy. A, tu trzeba coś. Mam jakąś zasadzkę zrobić. Edwin's men, they're after us. You there, what's wrong? Here they come! Quick, men, or they'll wipe us out! Damn you! Not much longer! Let us loot. Now, out of options. I have weakened Edwin's defenses enough. Ambushing her soldiers should be my final strike before the battle begins. Dobra. Tu mamy to zrobione. Ej, proszę bardzo, i kolejny level. Tu level, co głupie, nie? Ja jebie. No zaj, takie masz poczucie humoru, co ja zrobię. Cześć, gdzie to było? Gdzie był ten kolej?